Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowy.pl. Inwestowanie należy traktować jako proces, który trwa określony czas. Ten potrzebny czas to co najmniej jeden cykl, czyli około 2-3 lat. Choć im dłużej inwestujemy, tym efekty są lepsze. W tym procesie fundusze akcyjne kupujemy w okolicach dołka cyklu Bessy. W okolicach, bowiem wyznaczenie punktu zwrotnego jest bardzo mało prawdopodobne. Bessa ma swój pęd, który jest zawracany przez jakiś czas siłą popytu. Gdy ten osiąga przewagę, trend ulega zmianie. Na przykładzie indeksu cenowego rynku można zobaczyć, że Bessa przez jakiś czas jest wyhamowywana i dopiero następuje przejście do Hossy. Nagle wolumeny wzrastają, gdy na rynku jest już tanio. Jak ustalić moment zakupu? Zwracać uwagę trzeba właśnie na wolumeny, ale ważny jest czas. Bessa musi być zaawansowana. Akcje absurdalnie tanie. Zwracamy uwagę także na sygnały techniczne, na przykład takie, które sugerują słabnący impet spadku. Sporo mówi się o krachu pandemii, ale on na rynku małych i średnich spółek był tylko dopełnieniem Bessy, czyli ostatnią falą spadkową. Fala o największym wolumenie, gdzie duzi gracze kupowali aktywa. Kupowali, by za pewien czas sprzedać przy bardzo dobrych nastrojach i wysokich wycenach. Od fazy akumulacji do fazy dystrybucji. Tak powinno wyglądać skuteczne inwestowanie w fundusze akcyjne. Jeżeli chcesz być na bieżąco i otrzymywać nowe analizy, które pomogą Ci skutecznie inwestować w fundusze akcyjne, to koniecznie zapisz się na bezpłatny newsletter funduszowy.pl. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Subskrybuj nasz kanał, kliknij na dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i daj łapkę w górę.